przyjeżdżając do Cieszyna, warto odwiedzić Muzeum Śląska Cieszyńskiego, ponieważ jest to swego rodzaju perełka całego Śląska Cieszyńskiego, nie tylko miasta. Jest to najstarsze publiczne muzeum na terenie Europy Środkowej. To już taka ciekawostka. Zostało założone w roku 1801 przez jezuitę cieszyńskiego, Leopolda Jana Szersznika. Ksiądz Szersznik był naukowcem, był nauczycielem. Właśnie nie był kolekcjonerem, co ciekawe, że jednak zdecydował się na kolekcjonowanie, ale dobierał eksponaty z punktu widzenia naukowca. Dlatego możemy tutaj zobaczyć bardzo dużo obiektów związanych właśnie z wieloma dziedzinami nauki. Instrumenty astronomiczne, również związane z archeologią. Nie było wielu dzieł sztuki, czy obiektów sztuki w zbiorach księdza Szersznika, natomiast głównie właśnie rzeczy związane właśnie z nauką. My znajdujemy się teraz w najbardziej chyba kolorowej sali muzeum, które mieści się od 1931 roku w Pałacu Hrabiów Laryszów. W sali egipskiej została zorganizowana nowa kolekcja w ubiegłym roku. I tutaj możemy zobaczyć wszystkie eksponaty, które zachowały się po tej pierwszej kolekcji Muzeum Księdza Szersznika. Eksponaty są rzeczywiście dosyć nietypowe. Ksiądz Szersznik był pierwszym, który na tych terenach zorganizował badania archeologiczne. Sam je też po części sfinansował. Podczas tych badań znaleziono, czy natrafiono na szczątki mamutów, na szczątki niedźwiedzi jaskiniowych. Wydobyto też dosyć sporo amonitów. Dzięki temu my dzisiaj wiemy, że żyły tutaj niedźwiedzie jaskiniowe, właśnie mamuty chadzały po Cieszynie i że te tereny prawdopodobnie też osadzone są na warstwie kredowej. Ksiądz Szersznik bardzo żywo interesował się astronomią. W związku z tym są też tutaj eksponaty związane z tą dziedziną nauki.